Gratulacje serdecznie, gratulacje dla Świtu Szczecin za nagrodę. Świt Szczecin ma 70 lat, pan nie wygląda na tak doświadczonego prezesa. Bardzo się cieszę, że nie wyglądam. Natomiast gdzieś tam na czele tych osób, które stanowią obecnie zarząd, to już ponad 20 lat stoję. I tak to się okazało, że to takie rozpoczęcie odbudowy klubu na północy Szczecina. No i jesteście największą organizacją pozarządową w północnym Szczecinie. Te 70 lat to nie tylko sport, ale też inna działalność. Jaka? No też oprócz takiej działalności sportowej to prowadzimy szereg działań takich społecznych, jeśli chodzi o organizowanie różnego rodzaju imprez, ale również działamy w szkołach, prowadzimy świetlice środowiskowe, różnego rodzaju zajęcia ukierunkowane na rozwój czy artystyczny, czy wychowawczy młodzieży. Mamy dzisiaj 9 klas, co prawda sportowych, bo tylko tą drogą mogliśmy jak gdyby pójść i nawet z punktu widzenia tego, że działamy tak na dobrą sprawę lokalizacyjnie na Skolwinie, to mamy swoje takie powiedzmy fankluby w innych osiedlach, na Żelechowie, na Drzetowie. Chciałem zapytać właśnie o kibiców. Czy 70-letni klub ma swoich kibiców i jaki ich pan by scharakteryzował? Znaczy, myślę, że ta praca, która została wykonana przez ostatnią dekadę, 15 lat, to dzisiaj można powiedzieć, że ona nie jest jak gdyby w żaden sposób kojarzona z tą taką złą północą, tylko są to raczej normalni kibice, spokojni dzisiaj rodzice, którzy na pewno klubowi chcą pomóc i w sposób kulturalny dopingować swój zespół podczas meczy.